Olimpia Grudziądz wygrywa w Bytowie 1-0 po twojej bramce przeciwko byłemu klubowi. To coś dla ciebie tak więcej znaczy? Czy więcej znaczy, to nie wiem, no też nie chciałbym tego odbierać, że jakoś żebym chciał tutaj, nie wiem, cokolwiek komuś udowodnić, czy pogrążyć mój były klub. No cieszę się, że strzeliłem bramkę, wygraliśmy mecz i to jest najważniejsze. Po dwóch porażkach rzędu Olimpia wygrywa, to dobry prognostyk. Tak, jak najbardziej, no fajnie zaczęliśmy ten sezon, dwóch zwycięstw, potem dwa razy porażka, teraz zwycięstwo no, na bardzo trudnym terenie, no bo też nie ma co ukrywać, że tutaj Dudek Zbytowa super wystartowała, pokazuje, że fajnie grają w piłkę, także takie zwycięstwo na pewno cieszy. Ale trzeba przyznać, że Bytowie dzisiaj stworzyło sobie mało sytuacji, dobrze się broniliście przez no, całe spotkanie niemalże. Znaczy wiedzieliśmy, że to może być taki mecz właśnie gdzieś tam na długą piłkę, na stały fragment, na który na pewno Dudek Zbytowa liczyła. No całe szczęście wybroniliśmy to, także 3 punkty jadą do Grudziądza. No i wracając jeszcze do Drutex Bytowi, dlaczego zdecydowałeś się opuścić nasz klub, a powędrować do Grudziądza? No, chciałem coś zmienić, tak? No, spędziłem tutaj 2 lata. Była chęć przedłużenia kontraktu tutaj ze mną, no chciałem odejść i zostawmy to po prostu. Dobra, dziękuję bardzo. Dzięki i gratuluję. Powodzenia.